Sponsorem tego odcinka są Szlachetne Inwestycje Sklep, wiodący sklep internetowy oferujący najwyższą jakość metali szlachetnych dla inwestorów, kolekcjonerów oraz miłośników metali szlachetnych. In Gold We Trust, instytucja będąca częścią zarządzającego majątku Instrumentum, corocznie publikuje raport dotyczący sytuacji na rynku metali szlachetnych. Instrumentum to firma zarządzająca aktywami, specjalizująca się w inwestowaniu w metale szlachetne i inne zasoby naturalne. Mają siedzibę w Austrii i są znani z publikowania corocznego raportu na temat rynku metali szlachetnych, który zdobył uznanie w świecie finansów i inwestycji. Instrumentum prowadzi również fundusze inwestycyjne, które umożliwiają inwestorom uczestniczenie w zyskach związanych z metalami szlachetnymi. Pod koniec marca opublikowałem obszerny materiał o zapowiedzi tego raportu dla zainteresowanych, link w opisie filmu. Niedawno została wydana pełna wersja 17 raportu. Nowy raport potwierdza pozytywne perspektywy, które obiecywał nam podglądowy przewodnik w marcu. Raport zawiera ponad 400 stron. A więc co się znajduje w tym raporcie? Obecnie trwa showdown, czyli odkrywanie kart. Według In Gold We Trust, który definiują jako moment, w którym ważne rzeczy mogą ulec istotnym zmianom. Ta ostateczna rozgrywka ma miejsce głównie w sferze finansowej i geopolitycznej. W rezultacie cena złota również znajduje się w kluczowym punkcie. Istnieje możliwość, że nadchodzi świetny okres dla metali szlachetnych. W poprzednich raportach In Gold We Trust przewidywał już, że długotrwały okres niskich stóp procentowych ostatecznie przyniesie konsekwencje. Przez długi okres stopy procentowe pozostawały na bardzo niskim poziomie, a niektóre depozyty bankowe były nawet obciążone ujemnym oprocentowaniem. W raporcie wyrażono zatem oczekiwanie, że inflacja będzie rosła przez pewien czas, a oświadczenie banków centralnych z 2021 roku, że inflacja będzie tymczasowa, jest już nieaktualna. Okazało się, że inflacja jest bardziej uporczywa i długotrwała, zmuszając banki centralne do podjęcia radykalnych działań. W związku z tym nie jest zaskakujące, że od pewnego czasu ludzie tracą zaufanie do banków centralnych. Takie opinie o inflacji pojawiały się jednak jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. W wyniku wojny ceny energii gwałtownie wzrosły, co przyczyniło się do jeszcze większej inflacji. Niemniej jednak obecnie występuje trudność polegająca na tym, że bank centralny nie jest w stanie jednocześnie zapewnić stabilności cen, stabilności rynku i wzrostu gospodarczego. Jeżeli banki centralne podniosą stopy procentowe, może mieć to efekt tłumiący inflację, ale wywoła również poważne niepokoje w sektorze bankowym. Niedawno byliśmy świadkami 3 z 4 największych upadłości banków w Stanach Zjednoczonych, po tym jak upadło już kilka giełd w świecie kryptowalut. Te szybkie podwyżki stóp procentowych mają również wpływ na gospodarkę. Na przykład w zeszłym miesiącu poinformowano, że w pierwszym kwartale gospodarka skurczyła się w kilku europejskich krajach. Obserwujemy również znaczny spadek akcji kredytowej zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się zatem, że banki centralne muszą wybierać między stabilnością cen a stabilnością rynków finansowych, gospodarki i sektora bankowego. In Gold We Trust podąża za szkołą austriacką i dlatego wskazuje na cykle koniunkturalne wynikające z polityki banku centralnego. Cykl rozpoczyna się od stymulowania gospodarki przez bank centralny za pomocą niskich stóp procentowych, co prowadzi do powstawania bańki finansowej oraz podejmowania błędnych inwestycji. Jeśli stopy procentowe ponownie wzrosną z powodu wyższej inflacji, te bańki pękną, pojawią się firmy zombie, a gospodarka pogrąży się w recesji. Minione dekady pokazały już wiele takich cykli. Chociaż cykle te prowadzą do okresów szybkiego wzrostu, prowadzą również do okresów głębokich kryzysów finansowych. Zdaniem szkoły austriackiej lepiej byłoby zminimalizować te cykle. In Gold We Trust również nie ma pewności co do kształtowania się agregatu monetarnego M2, czyli szeroko rozumianej podaży pieniądza. Wskaźnik ten obejmuje nie tylko podstawowe środki płatnicze i środki dostępne gospodarstwom domowym, ale także krótkoterminowe lokaty oszczędnościowe. Zgodnie z tą definicją, w ostatnich 10 leciach wielkość podaży pieniądza wzrosła.
Jednak w tym roku wydaje się, że M2 spada, co według Ingold We Trust budzi niepokój. Nie odnotowano skurczenia się M2 w ujęciu rocznym od czasów II wojny światowej. W przeszłości, po wcześniejszych fazach spadku M2, miały miejsce kryzysy bankowe, deflacja i załamania gospodarcze. Chociaż czasy znacznie się zmieniły, według raportu nie jest to dobry znak. Fed, czyli amerykański bank centralny, musiał już złagodzić swoją politykę zacieśniania monetarnego, czyli ograniczenie do druku, gdy upadły średnie banki w Ameryce. Zdaniem Ingold We Trust wskazuje na to słabość naszego systemu finansowego. Jeśli takie sektory, jak Bank Doliny Krzemowej upadają w wyniku zacieśnienia polityki pieniężnej, bankowi centralnemu pozostaje tylko jedno wyjście – zapewnienie większej płynności stronom w tarapatach. W ostatnich latach kilka prób zmniejszenia salda zakończyło się niepowodzeniem. Jeśli od pewnego czasu obserwujemy spadek inflacji, Ingold We Trust oczekuje, że banki centralne będą bardziej stymulować gospodarkę i zwiększać inflację. Poniższy wykres pokazuje, że redukcja bilansu w wielu przypadkach kończy się dalszym rozszerzeniem bilansu poprzez wprowadzenie nowych programów skupu. Ingold We Trust wyraża również zaniepokojenie obecnym poziomem zadłużenia, które znacznie wzrosło w porównaniu z rokiem 1970. Nie dotyczy to tylko długu publicznego, ale także długu sektora prywatnego. To oznacza, że federalny rezerwowy system nie może podnieść stóp procentowych tak szybko, jak to miało miejsce w latach 70., kiedy również występowała wysoka inflacja. Wówczas przewodniczący Paul Volcker gwałtownie podniósł stopy procentowe, co spowodowało poważną recesję, zwaną jako Volcker Shock. Chociaż obecnie również mamy wysoką inflację, porównanie do sytuacji sprzed Volcker Shock jest niewłaściwe według Ingold We Trust. Na przykład przy obecnym wysokim poziomie zadłużenia wrażliwość na stopy procentowe jest znacznie większa niż w latach 70. Dlatego bank centralny ma trudności z ograniczeniem inflacji za pomocą polityki stóp procentowych. Na poziomie geopolitycznym istnieje wiele niepokojów. Według raportu możemy obserwować powstawanie dwóch bloków władzy. Z jednej strony znajduje się establishment kierowany przez Stany Zjednoczone, a z drugiej strony widoczne są Rosja i Chiny, które coraz częściej zdobywają poparcie wschodzących gospodarek. Ciekawym zjawiskiem jest wzrost ilości złota dodawanego przez Chiny, Rosję oraz szczególnie gospodarki wschodzące w ostatnich miesiącach. Informowałem Was o tym w swoich wcześniejszych filmach, linki do materiałów w opisie filmu. Poprzez zakupy złota te kraje mają nadzieję zmniejszyć swoją zależność od dolara. Wydaje się, że Chiny odnoszą w tym zakresie sukcesy, ponieważ coraz częściej korzystają z własnej waluty juana w międzynarodowych transakcjach. W 2010 roku juan praktycznie nie był wykorzystywany w takim zakresie. Kraje szukają alternatywy dla dolara, zwłaszcza po wprowadzeniu surowych sankcji wobec Rosji po wybuchu wojny. Według Ingold We Trust złoto nadal pozostaje jedną z niewielu apolitycznych walut na świecie i dlatego jest atrakcyjną formą inwestycji. Ingold We Trust zauważa, że istnieje możliwość spadku światowego handlu, ponieważ kilka strategicznych firm zajmujących się produkcją surowców zostanie znacjonalizowana. Na przykład Chile dokonało nacjonalizacji dwóch dużych przedsiębiorstw produkujących lit, a Indonezja ograniczyła eksport niklu i cyny, aby wspierać produkcję na poziomie krajowym. W wyniku kryzysu koronowego łańcuchy logistyczne stają się coraz krótsze, co jest kolejnym sygnałem, że światowy handel wygląda inaczej po pandemii i narastających napięciach geopolitycznych niż wcześniej. Złoto od zawsze było produktem, który zachowuje swoją wartość. Nie chodzi tutaj o to, że cena złota rośnie z roku na rok, ale o to, że jego wartość jest stosunkowo stabilna na dłuższą metę. Metal królewski stanowi zatem doskonałe zabezpieczenie przed inflacją. Z drugiej strony, siła nabywcza pieniądza fiducjarnego maleje z każdym rokiem. Dlatego istotne jest nie tylko to, że cena złota rośnie w ciągu roku, ale przede wszystkim fakt, że pieniądz fiducjarny traci siłę nabywczą z upływem czasu. W kwietniu roczna inflacja w Europie wyniosła 7%, ale nawet w normalnych latach pieniądz traci około 2% swojej wartości rocznie.
Poniższe wykresy przedstawiają, jakie różne waluty i rynki akcji zachowują się w porównaniu do złota w ostatnich latach. Według In Gold We Trust złoto znajduje się w interesującym punkcie, częściowo ze względu na wspomniane wcześniej czynniki monetarne i geopolityczne. Banki centralne zaczęły dodawać złoto do swoich rezerw od 2009 roku, a ta tendencja znacząco przyspieszyła od wojny na Ukrainie i związanych z nią sankcjami. Przykładowo, zakupy złota w 2022 roku wzrosły o 152% w porównaniu z rokiem 2021, czyniąc go rekordowym pod względem zakupów złota. Z drugiej strony, banki centralne posiadają mniej walut obcych. Turcja była największym nabywcą złota, kupując 148 ton. Chiny zajęły drugie miejsce, a za nimi znalazł się Egipt. Ciekawym faktem jest, że główni eksporterzy ropy, takie jak Irak i Katar, również dodają znaczne ilości złota do swoich rezerw. In Gold We Trust przewiduje, że złoto będzie doświadczać hossy, częściowo z powodu wysokiego popytu ze strony banków centralnych. Inwestorzy również będą chcieli zabezpieczyć się przed wysoką inflacją i niepewnością. Chociaż popyt inwestycyjny na złoto jest obecnie ograniczony, In Gold We Trust oczekuje zbliżającego się punktu zwrotnego, który może spowodować gwałtowny wzrost ceny tego kruszcu. W marcu odnotowano kolejny wzrost przepływu środków do funduszu ETF na złoto z powodu niepewności w sektorze bankowym. To wskazuje, że w przypadku niepokoju inwestorzy szybko zwracają się ku metalom szlachetnym. Według In Gold We Trust nowe wydarzenia, takie jak brak podwyższania limitu zadłużenia USA w połączeniu z dużym popytem ze strony banków centralnych, mogą doprowadzić do wzrostu ceny złota. W związku z tym In Gold We Trust ma wystarczające powody, aby być optymistycznym wobec metali szlachetnych. Obecne napięcia geopolityczne będą się utrzymywać przez pewien czas, a inflacja nie zostanie jeszcze ograniczona do poziomu 2%. Podsumowując, raport In Gold We Trust potwierdza pozytywne perspektywy dla złota w świetle obecnych zmian na rynku. Raport podkreśla, że światowa gospodarka i system finansowy stoją w obliczu ważnych zmian, które mają wpływ na ceny metali szlachetnych. Jednym z głównych czynników jest długotrwały okres niskich stóp procentowych, który prowadzi do rosnącej inflacji i destabilizacji gospodarki. Banki centralne mają trudności z zachowaniem równowagi między stabilnością cen, stabilnością rynków finansowych, a wzrostem gospodarczym. Raport zwraca uwagę na rosnący poziom zadłużenia, zarówno publicznego, jak i prywatnego, który ogranicza zdolność banków centralnych do podwyższania stóp procentowych w celu ograniczania inflacji. Na poziomie geopolitycznym raport wskazuje na powstawanie dwóch bloków władzy Stanów Zjednoczonych oraz Rosji i Chin, co prowadzi do zmiany w światowym handlu i wzrostu zainteresowania złotem jako apolityczną walutą inwestycyjną. Wniosek raportu sugeruje, że złoto nadal pozostaje atrakcyjnym zabezpieczeniem przed inflacją i stabilizującym aktywem w niepewnych czasach. Czas pokaże, czy taka instytucja jak In Gold We Trust będzie miała rację. Na sam koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają mój kanał, bo to dzięki Wam mogę przygotowywać takie obszerne materiały, ale też dziękuję wszystkim osobom, które oglądają odcinki od początku do końca, za wszystkie łapki i komentarze pod filmami. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Sponsorem tego odcinka są Szlachetne Inwestycje Sklep, wiodący sklep internetowy oferujący najwyższą jakość metali szlachetnych dla inwestorów, kolekcjonerów oraz miłośników metali szlachetnych. W ofercie sklepu znajduje się złoto, srebro, platyna i pallad, które pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów. Sklep kładzie duży nacisk na satysfakcję klientów, dlatego oferują konkurencyjne ceny i szybką dostawę zamówienia, nawet w 24 godziny od momentu otrzymania płatności, a przesyłki są ubezpieczone i dostarczane kurierem. Jeśli chodzi o inwestycje w metale szlachetne, warto zwrócić się do profesjonalistów. Sklep Szlachetne Inwestycje to sklep z kilkuletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku metali szlachetnych.